Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym, oczywiście makijażowym odcinku, ale trochę innym, bo bardziej odważnym. Tak, postaram się być odważna. Jak widać, chyba nam się całkiem nieźle udało. Tak, usta są takie sexy, czuję się tutaj tak dobrze. Och, to bardzo się cieszę, to całość jest sexy. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wykonać, a przede wszystkim jak użyć naszej super nowości, która polega na modelowaniu twarzy na mokro, to zostańcie z nami. Nasz dzisiejszy makijaż rozpoczynamy od nałożenia podkładu. Jak zapewne możecie zauważyć, nie nałożyłam wcześniej bazy. A to wszystko dlatego, że wybrałyśmy podkład 5 w jednym, który łączy w sobie zalety bazy, podkładu, korektora, pudru, a nawet ochrony przeciwsłonecznej. W celu rozjaśnienia obszaru pod okiem nakładam korektor pod oczy. I korektor, który dzisiaj wybrałam dla Marceliny, to korektor o nazwie Liquid Eye Concealer. Teraz w bardzo delikatny sposób przypudruję całą środkową część twarzy, używając pudru o nazwie Fixing Matte Loose Powder. To jest puder utrwalający, który jest idealny dla każdego koloru skóry. Teraz czas na brwi i w przypadku brwi Marceliny użyję jednego z jej ulubionych produktów, czyli pomady Brow Maker. Jest to produkt, który jest matowy, ma bardzo miękką konsystencję i pudrowe wykończenie. Najlepiej jest aplikować go takimi właśnie delikatnymi ruchami imitującymi kształt naturalnych włosków. Teraz, aby cienie były o wiele bardziej długotrwałe i aby ich pigmentacja była lepsza, wklepię w całą powiekę ruchomą odrobinę bazy Liquid Eyeshadow Base. Przechodzimy teraz do makijażu oka. Dzisiaj makijaż będzie oparty na neutralnej paletce. Jest to paletka numer 01 z serii Nude Eyeshadow. I jest to paletka łącząca w sobie przepiękne, chłodne odcienie brązów i wrzosów. Zaczynamy od najjaśniejszego cienia, który jest umiejscowiony w lewym górnym rogu paletki i nakładamy go na całą powiekę ruchomą. Następnie, korzystając z przeciwnego cienia, czyli cienia umiejscowionego w prawym dolnym rogu paletki, podkreślamy dolną powiekę oraz załamanie powieki górnej. Przed nami moment, który wymaga dużego skupienia. Abyście mogły zobaczyć, jak bardzo precyzyjne jest nałożenie kredki wzdłuż linii rzęs, pokazujemy Wam ją na zbliżeniu. Nałóżcie bardzo delikatnie czarną kredkę Longwear Eye Pencil i delikatnie rozetrzyjcie pędzelkiem. I teraz najjaśniejszym cieniem z kasetki rozświetlamy wewnętrzny kącik oka. Tuszujemy rzęsy i maskara, którą wybrałam dzisiaj dla Marceliny, to długotrwała maskara Longwear. Maskarę możecie pozostawić samodzielnie, ale możecie też doczepić kilka kępek, tak jak my dzisiaj, jeżeli szykujecie się na wieczór i oczekujecie bardziej wytwornego charakteru makijażu. Teraz, aby proporcje się zgadzały, nałożę brązową kredkę Longwear Eye Pencil na linię wodną oka Marceliny. Cały makijaż mamy gotowy i specjalnie robiłam go w takim szybszym tempie, żebyście mogli skupić się bardziej na modelowaniu twarzy. A zatem, zaczynamy od ciemniejszego odcienia. I jak w przypadku Marcysi, pomieszam dwa kolory, żeby uzyskać ten idealny. I ten ciemniejszy odcień nakładam od ucha do linii ust. Czyli bardzo podobnie, jak modelujemy się na co dzień. Od ucha do ucha. Od ucha do ucha, uśmiech i konturujemy. O, w ten sposób. To samo z drugiej strony. Tym samym kolorkiem zaznaczamy linię czoła. To wszystko po to, żeby całość pięknie się ze sobą komponowała i żeby stworzyć efekt skóry muśniętej słońcem. Dobrze. Teraz nałożymy sobie to wszystko również na nosek, żeby się wymodelować. Ty, Marcy, się masz śliczny, ale to pokazuje, jakby ktoś chciał wiedzieć jak. Nie, też sobie czasami to tak już no pewnie, no pewnie. Warto. Dobrze, więc sobie modeluję nosek w ten sposób. I teraz może Cię zaskoczę, ale pokażę Ci ulubioną technikę Jennifer Lopez, a mianowicie ona kontroluje swoje usta. Słyszałaś kiedyś o takiej metodzie? Nie. Ty dzisiaj masz na sobie. Właśnie, wyjechamy fajnie usta. Tak, no to właśnie dlatego, ale przyjrzyj się, jak sobie obejrzysz jej zdjęcia, możesz sobie je pozbliżać, to zobaczysz, że ona wokół ust ma ciemniej. Wow. Taka oto metoda.
Teraz zamieniam pędzelek na mniejszy i będziemy się rozjaśniać. Mhm. Zgodnie z tym amerykańskim trendem powinnyśmy rozjaśnić całą środkową część twarzy i obszar pod okiem. Tutaj akurat, Marcysiu, ten odcień dla Ciebie jest dosyć jasny, więc za chwilkę pomieszam go ze średnim. Mhm. O, więc teraz dodam troszeczkę tego średniego na wierzch, żeby też nam się nie było za ciemno. I to nakładam w sposób, a raczej w kształt trójkątny, ponieważ zależy mi na tym, żeby stworzyć efekt tak zwanego shade of light, czyli rozjaśnimy tą trójkątną część pod okiem. Dobrze, teraz rozjaśnimy też środek noska. Oczywiście środek czoła. Przez to wszystko zapomniałam o jednym elemencie, czyli o końcówce nosa. Bo jak nałożymy to w taki sposób, jak ja nałożyłam, to oczywiście wyszczuplimy sobie ten nosek, ale możemy to niechcący wydłużyć. Więc żeby tego uniknąć, musimy jakby domknąć to modelowanie przez nałożenie ciemnego koloru tutaj na samą końcóweczkę. O, proszę. Dziewczyny, jeżeli już skończyłyście etap blendowania, możecie powrócić do tego samego pudru, który aplikowałyście wcześniej, czyli do pudru Fixing Matte Loose Powder. Następnie na środkową część twarzy nałożymy róż. Róż ten nazywa się Illuminating Róż, czyli możecie go stosować, jeżeli chcecie nadać sobie blasku za pomocą różu. Szczyt skroni nabłyszczcie rozświetlaczem o nazwie Face and Body Illuminating Powder. To jest świetny sposób na nadanie makijażowi takiego nowoczesnego charakteru. Nie zapomnijcie o nabłyszczeniu dekoltu. No i na koniec usta i pomadka, jaką wybrałyśmy dzisiaj dla Marceliny, to pomadka z jej autorskiej kolekcji o nazwie London. Makijaż gotowy? Jak Wam się, dziewczyny, podoba ta odwaga nasza? Czekamy na Wasze opinie.